Mój znajomy, który przeprowadzał ze mną jedną z rozmów, nazwał mnie kiedyś hipisem na ćwierć etatu. Mamy generalnie taką swoją nową mowę. Tak samo jak mówimy kanarek, to nie chodzi nam o ptaka pięknego, egzotycznego, tylko o... Takie tam stripa pod takim hasłem gdzieś na Instagramie albo na Facebooku. To jeszcze raz powtórz nazwę? Takie tam z tripa. Cześć Zdzichu. Cześć Jacku. Zdzichu, a gdzie twoje długie włosy? Ostatni raz miałem je w wieku 21 lat bodajże. Wiesz co, zapoznałem się za twoją sprawą, troszeczkę mi opowiedziałeś o sobie i tak sobie w myślach nazwałem ciebie współczesnym hipisem. Czy to jest dobre określenie? No nie wiem, ja się raczej nie identyfikuję jako hipis. Mój znajomy, który przeprowadzał ze mną jedną z rozmów, nazwał mnie kiedyś hipisem na ćwierć etatu. I myślę, że to jest określenie, które mnie... Jeżeli mielibyśmy już jakoś szufladkować, to w tą szufladkę byśmy poszli. Czyli dzieci, kwiaty nie? Słuchaj, to wszystko są tylko nazwy, no. Dzieci, kwiaty. Gdzie jesteśmy w 2021 roku, a rewolucja w Stanach Zjednoczonych kulturowa była w 69, więc cokolwiek byśmy teraz nazywali, no to jest tak na dobrą sprawę przypisywanie jakiejś etykiety i wiadomo, że to jest potrzebne w dzisiejszym świecie ludziom, ale mi kompletnie nie jest potrzebne, także tego typu pytaniami nie wiem, czy trafisz w jakiś akurat sektor, w którym powie tak, to ja. Wiesz co, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście to się już, jak to się mówi, to senewrat i no przede wszystkim Jimiego Hendrixa już nie ma i paru innych. Powiedz mi, czy jest jakikolwiek styczny punkt twojego życia z życiem hipisów? Myślę, że tak. Mam swojego jakiegoś małego wewnętrznego hipisa w sercu, którego pielęgnuję od wielu lat i myślę, że wiele, powiedzmy, tych ideałów ruchu hipisowskiego gdzieś jest mi bliskich. Przede wszystkim tych takich, powiedzmy, kulturowo-wolnościowych. Ale tak jak mówię, słuchaj, w wieku lat nastu miałem długie włosy i gdzieś wtedy był czas subkultury. Każdy musiał się z kimś identyfikować. W bloku, w którym mieszkałem, nie było specjalnie wyboru. Każdy musiał być określony. No i wtedy byłem w grupie metalowców i rzeczywiście nosiłem długie włosy. Miałem okazję w swoim życiu nosić też dready, kiedy troszeczkę spokorniałem i byłem trochę mniej zbuntowanym nastolatkiem z pogardą do świata w sercu. A słuchałeś tej muzyki? Janis Joplin, Jimi Hendrix? Oczywiście, no kurczę, kto nie słuchał? Myślę, że każdy, kto lubi muzykę, gdzieś na swoim etapie się spotkał z tym i zresztą no, dawna rockowa muzyka jest mi jak najbardziej bliska. Zresztą muzykę się dzieli na dobrą, a nie złą, więc... Dokładnie, żeby się głowa dobrze bujała. Jak to powiedział Vini, taki polski raper, który ma kanał na YouTubie, to właśnie on tak powiedział. Zdzichu, czy ty wiesz, ile w Polsce ludzie czekają na chatę własną? Ale albo czekają, muszą kupić i zapracować. Pytasz, czy czekają na mieszkanie socjalne, czy... No. Wiesz, to na pewno jest to długotrwały proces. Nigdy nie składałem takiego wniosku, więc nie wiem, ile to trwa, ale przypuszczam, że dość długo. No, a jeżeli chodzi o nabycie mieszkania, no to zależy, jaką kto ma zdolność kredytową i sposób, szansę na spłacanie ich, bo chyba teraz to wiele osób się mogło zagalopować i za niedługo to znaczna część Polski może być bezdomna. No właśnie, bo to jest jedna część tej rozmowy, do której chciałem ciebie sprowokować. Mianowicie wczoraj zadałeś takie filozoficzne pytanie, kto jest bezdomnym, a kto nim nie jest. Tak. Możesz rozwinąć ten temat? To jest, uważam, dość takie, jakby to powiedzieć, może nawet rzeczowe podejście do sprawy. Wiesz co, dzisiaj odwiedzimy miejsce, które, w którym mieszkam, które fizycznie nie należy do mnie, tak? Nie jestem właścicielem ziemi, nie mam aktu notarialnego. Niemniej jednak żyje mi się całkiem dobrze. No, sam zobaczysz, stopa życiowa. Myślę, że nie jeden Polak, przedstawiciel klasy średniej u nas w kraju mógłby pozazdrościć. Czy to mnie czyni bezdomnym? Pewnie według jakiegoś nazewnictwa tak, ale... Czy jeżeli kupiłeś dom na kredyt, w tej chwili prawdopodobnie z hipoteką i ten kredyt jest zaciągnięty na 30 lat, to mieszkanie jest twoje do chwili, w której spłacasz regularnie raty. Jeżeli z jakiegoś powodu sytuacja życiowa cię nie pozwoli na spłacanie tych rat, nagły wypadek, albo być może przypadkiem pojawi się inflacja, za niedługo dwucyfrowa, WIBOR wystrzeli w górę i nagle okaże się, że... To, co było stabilnym planem na najbliższe 20 lat, jest celem niemożliwym do osiągnięcia i sprawi nagle, że to bank przejmie twoje mieszkanie. W zasadzie to, jeżeli masz kredyt hipoteczny, to bank jest właścicielem twojego mieszkania. No i co wtedy? Kto jest bezdomny? Zdzichu, zanim przejdziemy dalej,
pytanie, czy ja mogę zmienić położenie kamery w inne miejsce? No, proszę, nie ma problemu. Ale w które? Mogę tam filmować? Słuchaj, to wedle uznania. Dobrze, ty tutaj jesteś operatorem. Troszeczkę przejdę, no tak, o właśnie. To zaraz przejdziemy do tego, co tutaj stoi za twoimi plecami, ale chciałem jeszcze, powiedziałem, że będę cię zaskakiwał pytaniami. Okay. Czy ty fizyka kwantowa coś, bo ty zupełnie z drugiej strony jesteś. Fizyka kwantowa niekoniecznie, chociaż akurat fizycy kwantowi to humaniści w większości, tak mi się wydaje. Nawet bym powiedział, że ludzie wierzący w dużej mierze. Wiesz co? Natomiast nie, ja antropologiem jestem z wykształcenia i pedagogiem jako specjalność animacja społeczno-kulturalna, także ja raczej humanista. W każdym razie fizyce kwantowej jest taki sztandarowy przykład, no nawet plakaty się robi, czy na koszulkach się rysuje kota żywo-martwego, okay, który jednocześnie jest żywy i jednocześnie martwy. To jest przykład takich pewnych zjawisk kwantowych. No i podobnie tutaj, domni bezdomni, tak? Mają dom, ale w każdej chwili można im to odebrać. No to taki paradoks. Myślę, że teraz w czasie pandemii bardzo dużo osób przewartościowało niektóre swoje decyzje albo też położenie, w którym się znaleźli, to wywołało taki, a nie inny efekt. I nagle okazało się, że w takich sytuacjach często ludzie, którzy wcale nie mieli dużo, mówię o dobrach materialnych, nagle okazali się całkiem wygranymi tej sytuacji, bo kiedy masz mało, mało możesz stracić. A im wyżej jesteś, im wyżej siedzisz, tym bardziej będzie bolał upadek. I obserwowałem tak, mam znajomych z bardzo różnych środowisk. Od ludzi, którzy żyją na ulicach od lat, po osoby, o których śmiało można by powiedzieć, że są milionerami. I bardzo wielu ludzi pożegnało się ze swoim dobytkiem życia. I nagle z dnia na dzień obserwowałem, jak oni toną w długach. Sytuacja psychiczna często się ich pogarszała dość dramatycznie. Dla mnie to był najlepszy okres mojego życia. Ostatnie 2 lata. Z tego względu, że niewiele mogłem stracić. Mogę to powiedzieć? 70 krajów zwiedziłeś. No już nawet chyba trochę więcej. Nawet więcej. No ale już na pewno 70 będzie marzenie. Zdzichu, powiedzmy o tej chatce, którą można mieć. Ile taką chatę się buduje? Wiesz, to trudno mi powiedzieć, bo ja jej nie budowałem i szczerze mówiąc nie znam jakichś detali na temat historii tej chaty. Jest to solidna konstrukcja, więc zrobiony mur, podwójny mur z kamienia, podłoga z drewna, solidny piec, który jest cementowany z kominem. No wygląda naprawdę konkretnie. Ale budulec to okoliczne kamienie. Myślę, że absolutnie wszystko, co tu jest, poza jakimiś drucikami, a pewnie włącznie z nimi, są materiały znalezione na miejscu. Obstawiam, że jego twórca być może zainwestował w odrobinę cementu, który jest stworzony do tego. Z tego, co wiem, podobno to zbudował jakiś Polak kilka lat temu, natomiast ja jestem tutaj od czasu, od kiedy tu jestem, na pewno tutaj nikogo nie było, więc to jest tylko jedna z wielu hipisowskich legend, które do mnie dotarły. Ale jest ślad w każdym razie. No jest ślad i szczerze mówiąc, od tej pory, odkąd tu jestem, a będzie to już kilkanaście miesięcy, ta chata stoi zupełnie pusta. Ale może też z tego względu, że rzeczywiście ktoś musiałby być rozmiaru Froda Bagginsa, żeby żyć tutaj. No chyba by trzeba by trochę to powiększyć, ale po prostu są też inne miejsca do życia, więc pewnie też, a to też jest swoją drogą dość ukryte, bo rozumiem. Jesteśmy w tej części baranka, w którym nie mieszka zbyt dużo osób, więc to jest takie miejsce na uboczu. No właśnie, bo te rzeczy, o których opowiemy dzisiaj, może niekoniecznie w tym filmie, są, chciałem powiedzieć, szokujące, ale one są szokujące w pewnym sensie, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jeśli można szokować pozytywnie. Zostańmy jeszcze chwilkę przy tej chatce. Czy gdyby ktoś chciał sobie ją zagospodarować, no nie wiem, okryć trawą, te żerdzi, jakoś tam ogień sobie rozpalić, przynieść koc, to co by powiedzieli okoliczni mieszkańcy? Nie myślę o baranku w tej chwili, tylko o ludziach, którzy mieszkają w okolicy. Wiesz co, myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko. Przede wszystkim, tutaj nie podając szczegółów, bo nie chciałbym naprowadzać widzów na lokalizację tego miejsca, mieszkańcy cenią sobie spokój i ciszę. To są tereny, które wbrew pozorom są w większości niezamieszkałe, to znaczy to są bardzo drogie tereny, luksusowe nieruchomości, większość z nich jest na sprzedaż. A w tej chwili rynek nie jest jakoś bardzo otwarty na duże zakupy, więc dużo tych chat stoi pustych. Ale poza tym raczej nie spotkałem się z jakąś niechęcią.
jakieś pojedyncze interakcje, do jakich dochodzi, są zwykle bardzo pozytywne. Poza tym, z tego co mi wiadomo, jesteśmy na prywatnym terenie, w związku z czym dopóki właściciel nie ma żadnych zastrzeżeń, a podobno od wielu lat nie ma, jak głosi legenda, więc tak, mógłby to sobie mieszkać, raczej nikt nie miałby nic przeciwko. A czy mieszkańcy Baranka wyraziliby zgodę? Czy trzeba byłoby się ich zapytać, czy można tu zamieszkać? W tym miejscu raczej wydaje mi się, że niespecjalnie. Natomiast jeżeli pojawiłbyś się gdzieś, gdzie miałbyś bardzo blisko kogoś... Z Baranka, mieszkańca, sąsiada potencjalnego, no to warto byłoby się przedstawić, zapytać, czy przestrzeń, miejsce jest wolne, ale nie musiałoby się odbywać żadne demokratyczne głosowanie, ponieważ nie jest to miejsce w żaden sposób, powiedzmy, określone normami prawnymi, tak? W związku z czym nie musimy tutaj głosowania mieszkańców spółdzielni robić na temat, na tematy różne. Jeszcze dwa pytania, a może trzy, Słucham. Albo może cię zareklamuję. Mogę? Ty jesteś na Teneryfie przewodnikiem. Tak, od jakiegoś czasu pracuję jako przewodnik, głównie organizuję górskie wycieczki, hikingi, objazdówki po wyspie. Tyle, ile poznałem, dowiedziałem się o Teneryfie, tyle staram się przekazać. Zgadza się. A chciałbyś jakiś kontakt podać, czy można podać kontakt twój gdzieś? Myślę, że tak. Filmu? Można na przykład podać namiar chociażby na to napiszę mojego w opisie bloga. Można chociażby na mojego bloga, takie tam stripa pod takim hasłem gdzieś na Instagramie albo na Facebooku. To jeszcze raz powtórz nazwę? Takie tam z tripa. A rozumiem, takie tam z tripa. Takie tam z tripa. Czyli z podróży. Tak. Bardzo fajna nazwa. Tak, takie spolszczenie. Więc tam można znaleźć do mnie namiary. Z przyjemnością zabieram na indywidualne wycieczki przy te namiary. Większość w zasadzie do tej pory nie miałem jeszcze żadnej reklamacji, więc chyba... I nie trzeba mieć samochodu. Nie trzeba mieć samochodu, ja odbieram samochodem, zawożę spod dowolnego miejsca, oprowadzam, pokazuję co trzeba, zależnie od potrzeb i oczekiwań. A jaki jest asortyment tych wycieczek? No ja wiem, że chodzone, trekkingowe... Wiesz, to przede wszystkim hikingi, bo to jest to, co kocham. Ja jestem człowiekiem gór i w górach się specjalizuję od lat. Zresztą też byłem przewodnikiem górskim nie tylko tutaj, bo miałem okazję jako przewodnik pracować na Islandii na lodowcach. Oh. Byłem glacier guide'em. Też jestem po kursach pierwszej pomocy ratownictwa górskiego. I więc te tematy takie górskie są mi najbardziej bliskie, ale przy okazji na tyle już dobrze poznałem wyspę, że robię też objazdówki po różnych, przeróżnych miejscach, zarówno północ, jak i góry Teno, Anaga. Tak na dobrą sprawę, zależnie od tego, jakie kto ma potrzeby, bo zawsze robię taki mały wywiad, dowiaduję się, jaki każdy człowiek ma potrzeby, oczekiwania, marzenia i staramy się tutaj znaleźć jakiś punkt wspólny, bo Teneryfa, mimo tego, że jest mała, ma bardzo dużo do zaoferowania. Drugie pytanie z tych trzech ostatnich. Słucham cię. Widziałem na wybrzeżu tutaj, no to właściwie wszędzie jest wybrzeże, bo to jest wyspa, ale widziałem takie bardzo dziwne miasteczko, zbudowane z przyczep kempingowych, z kartonów, z mur jest wybudowany taki z cegieł. Czy ty kojarzysz to miejsce? Trudno mi powiedzieć, o jakim mówisz, bo takich miejsc na Teneryfie jest sporo. W sensie, że wiesz, takich... To jest wyspa, to są wyspy, które są wiecznie zielone. Tu nie ma zimy, w związku z czym warunki do tego, żeby tutaj żyć, są bardzo dobre. Zresztą nie tylko tutaj, w całej Hiszpanii, zresztą kontynentalnej też, powiedzmy, życie plenerowe jest dość popularne. Więc to z tego twojego opisu wynika, że to mogłoby być tak na dobrą sprawę 5, jak nie 10 różnych rozumiem. Lokalizacji rozrzucanych. Wiesz, co mnie zaskoczyło, że tam nikogo nie było. No, pojedyncze osoby, a mogło tam być, nie wiem, 200-300 osób. Czy to jest tak, że to takie miejsce tylko w weekendy jest zamieszkiwane? Słuchaj, raz jeszcze powiem. Nie wiem do końca, o jakim miejscu mówimy, więc trudno mi się do tego odnieść. Ale no są zarówno miejsca, do których ludzie przyjeżdżają na weekendy na biwaki, tak jak i w Polsce ludzie biwakują w chatkach, tronach, schronach i szałasach. Tak i tutaj ludzie sobie zamieszkują niektóre jaskinie weekendowo, bo przyjechali na wakacje, nie mają co ze sobą zrobić albo chcą zaoszczędzić, ale są też miejsca, gdzie ludzie żyją totalnie permanentnie, więc to jest... Trzeba by każdy taki przypadek rozpatrywać osobno. Ostatnie pytanie z dzichu. Baranek. Tak. Skąd ta nazwa? Baranko to w języku hiszpańskim wąwóz. Po angielsku byśmy powiedzieli kanion. Więc wymawia się Baranko,
A jako, że jestem Polakiem i wielu moich przyjaciół, z którymi tutaj mieszkam i żyję po sąsiedzku, to również rodacy, więc mówimy baranek. Tak samo jak mamy generalnie taką swoją nową mowę. Tak samo jak mówimy kanarek, to nie chodzi nam o ptaka pięknego, egzotycznego, tylko o mieszkańca Wysp Kanaryjskich. Kiedy mówimy Babilon, to nie chodzi tutaj o nawiązanie do historii Bliskiego Wschodu albo religii, chociaż może trochę, a Babilon to wszystko, co otacza baranek, tak? Kapitalizm tak zwany. Więc to wszystko jest taka nowomowa, która jest sklecona tutaj na miejscu. My się rozumiemy, tak. Osoby z zewnątrz trzeba trochę wprowadzać, bo często rozmawiamy między sobą i ktoś, kto nie jest wtajemniczony, nie za bardzo łapie kontekst. Czy można powiedzieć, ile was jest w tym baranku? To znów nie będzie stała liczba, ponieważ nie ma tutaj spisu powszechnego. Ani adresów skrzynek pocztowych i tak dalej. Myślę, że ta liczba waha się od 50 do 200 osób. Zaryzykował takie drabinki, z czego w pełni lata, kiedy jest tutaj bardzo gorąco, zdecydowanie ludzi jest mniej. Natomiast na zimę z różnych części świata ludzie, którzy zimy nie lubią z różnych powodów, przybywają, więc jest to, ta liczba na pewno bardzo mocno wzrasta. W tym momencie myślę, że może być spokojnie powyżej 150 osób, może więcej. Języki? Jakie języki obowiązują w baranku? Tak, jaki znasz. Jeżeli nie znasz żadnego, to mowa ciała chyba tutaj będzie najbardziej skuteczna. Generalnie angielski jest językiem, który zna większość osób mieszkających tutaj, bo większość osób, które tutaj docierają, mniej lub bardziej podróżowała gdzieś, zwiedziła kawałek świata, więc mówię po angielsku. Ja osobiście używam tutaj najczęściej polskiego, bo największą mniejszością spośród wszystkich w tej chwili są Polacy. Także polski to język numer jeden dla mnie. No, jak wszędzie na świecie. Jakie inne języki tutaj są? Jakie narodowości tu mieszkają? No, na pewno jest dużo, dużo Niemców, Francuzów, oczywiście też Hiszpanów, Brytyjczyków, Izrael. Czyli raczej zachodnia Europa. W większości przypadków Europa, tak, zdecydowanie jesteśmy w Unii Europejskiej, tak? Więc będąc obywatelem dowolnego kraju Schengen, nie licząc UK już, możemy tutaj sobie być i żyć zgodnie z prawem. Inni Słowianie? Tak, bardzo dużo, może nie bardzo dużo. Są Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, mój dobry kolega Węgier. No jest tak na dobrą sprawę, jakbym tak zaczął liczyć i się zastanawiać, mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że są ludzie z kilkudziesięciu krajów świata. Są też pojedyncze osoby z Bliskiego Wschodu. Myślę, Indii, z Bangladeszu, z Pakistanu też by się trafili. Przeprowadzam się do baranka. Tylko znajdzie się miejsce? Myślę, że sobie znajdziesz. Natomiast tak na dobrą sprawę tu ludzie przybywają z każdego zakątka świata, bo Wyspy Kanaryjskie są jednym z najlepszych miejsc do życia na całej planecie. I mówię to na podstawie powiedzmy tych 70 krajów z hakiem, jakie odwiedziłem. Nie ma wielu miejsc tak dobrych do życia jak Kanary, w związku z czym ludzie tu gardzą z całego świata. Jedyne ograniczenie dla większości osób to możliwość legalnego pobytu, bo wciąż bardzo trudno jest dostać paszport Unii Europejskiej dla kogoś, kto pochodzi z krajów, nie lubię tego określenia, ale trzeciego świata, no bo po prostu mają krótkie prawo pobytu. To naturalnie weryfikuje to, jakie narodowości się tutaj oczywiście przewijają najbardziej. Czy jest tutaj jeszcze miejsce dla innych ludzi? Bo rozkwit Wysp Kanaryjskich, tak jak kojarzę, to są mniej więcej lata 80., wtedy, kiedy rozpoczęła się turystyka. Czy tutaj jest jeszcze miejsce dla innych? Wydaje się, że tak. Wiesz, to Wyspy Kanaryjskie miały chyba swoich wiele wzlotów i upadków. Ta data, którą podałeś, jest związana z rozwojem turystyki na pewno, ale no, było kilka kryzysów w międzyczasie i był też kryzys w 2008 roku, który dotknął ekonomiczny, który również dotarł tutaj, co widać po wielu niedokończonych inwestycjach, pustych hotelach, opuszczonych budynkach i tak dalej. Ale myślę, że jest tu i na wyspach, nie tylko na Teneryfie, i na wyspach jest dużo miejsca i w tych okolicach też by się znalazło. Ale tak jak mówię, takich baranków jak ten są tutaj setki. I wiele się nadaje do życia przy odpowiednim zaangażowaniu. Zdzichu,
Dziękuję. Dziękuję również. Thank you.